Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Bita News. Na samym wstępie będziemy omawiali pierwsze przecieki dotyczące iPhone'ów 16. iPhone'y 16 Pro oraz 16 Pro Max mają mieć o 0,2 cala większe wyświetlacze, co może przerodzić się na to, że nasze telefony po prostu będą większe. I tutaj powinniśmy zadać sobie jedno pytanie. Czy jest to dobry ruch ze strony Apple'a? Sądząc po tym, że ludzkość zawsze dążyła do miniaturyzacji sprzętu, a tutaj jeżeli chodzi o smartfony, to niestety, ale jest na odwrót, czyli powiększamy ekrany zamiast je zmniejszać. Telefon powinien być małym, osobistym komputerem, który nosimy sobie w kieszeni. Jak mamy takiego Pro Maxa, to on już ledwo co mieści nam się w kieszeni. To może inaczej, weźmy na przykład zamiast iPhone'a 15 Pro Maxa, zacznijmy używać iPada Pro 12,9 cali i pojawią się głosy, że na przykład 16 Pro Maxie, bo będzie lepiej widać tekst, bo jest o wiele większy ekran i fajnie się filmy ogląda. Fajnie się filmy ogląda? Przecież możesz sobie odpalić go na MacBooku, albo na telewizorze, albo na czymś innym, a nie tłamsić się z malutkim ekranem stylu, bo 6,7 cali, albo teraz 6,9 cali to jest mały ekran i oglądać na czymś takim film. Telefon powinien być stricte właśnie małym urządzeniem, które wszędzie sobie tak naprawdę schowamy. Boję się po prostu, że w przyszłości będziemy mieć coraz to większe telefony i coraz co mniej miejsca w kieszeni. Następny temat. iPhone SE. Tak, bardzo długo nie było na temat iPhone'a SE w sieci. Było w sieci, tylko to były takie przecieki. Na początku mieliśmy mieć w ogóle design z iPhone'a 14, 13 i miał być to taki po prostu tańszy iPhone właśnie na bazie tych telefonów. Teraz z kolei mają zostać wypuszczone iPhone'y SE razem z iPhone'ami 16, z całą linią 16, które wyglądowo będą pasowały pod nową serię modeli. Ostatnio w odcinku mówiłem, że iPhone 16 mają mieć zmianę designu, jeżeli chodzi o aparaty i teraz będziemy mieć układ pionowy, to tutaj w SE tak naprawdę pozbędą się jednego modułu, natomiast mamy mieć dynamiczną wyspę. Więc jest to dosyć duży krok, bo ostatnie SE, nie wiem czy pamiętacie, miał dalej przycisk, więc jest to bardzo ogromny przeskok. Czy dobrze, że usuwają przycisk? Mi się wydaje, że już pora. I następny news. Nowe iPady z ekranami OLEDowymi. Na ten moment w iPadach Pro mieliśmy ekrany mini LED, teraz będziemy mieć OLED. Lepszy kontrast, jasność, taka sama wydaje mi się, bo teraz już OLEDowe naprawdę mają bardzo jasne matryce, nie to co kiedyś, gdzie mieliśmy na przykład w matrycach OLEDowych telewizorowych po 500 nitów i to było maksimum, a w HDR-ze maksymalnie 900. Teraz nasze iPhony potrafią dojść nawet do granicy 2, a niektóre Samsungi do 2,5 albo 3000 nitów. To jest bardzo dużo, to jest pogrom. Na pewno da to o wiele lepsze pole do popisu, jeżeli chodzi o rysowanie. Z rysikiem. Da nam to lepsze odwzorowanie kolorów i będą te kolory bardziej takie żywsze. Jeżeli tutaj chodzi o zmianę, jak najbardziej na plus. Czekam na dalsze wieści. Ciekawostka! Ostatnio mieliśmy premierę Vision Pro, czyli okularów od firmy Apple. Ktoś pomyślał, okej, skoro można sobie na okularach wyświetlić ekran z MacBooka, to co jeżeli podłożymy kadłubka, tak zwanego kadłubka, czyli po prostu MacBooka bez wyświetlacza i spróbujemy go połączyć z okularami. Jest to jak najbardziej możliwe i nie zdziwiłbym się, gdyby ludzie zamiast normalnych MacBooków kupowali te o wiele niższej cenie, tylko i wyłącznie po to, żeby korzystać z nich w Vision Pro. Minęła połowa odcinka, a ja mam dla Was świetne informacje, ponieważ Zbita Szybka razem z TechWishem połączyły się, dzięki czemu teraz ponad 3000 produktów możecie sobie zamówić do każdego z 35 już praktycznie salonów Zbitej Szybki. Więc jeżeli chcecie na przykład kupić sobie nowego iPhone'a, które są w ogóle w świetnej cenie, zobaczcie sobie na techwish.pl, to wystarczy, że po prostu wejdziecie na stronę, zamówicie sobie i po dniu maksymalnie dwóch macie już swój sprzęt w Zbitej Szybce do odbioru. Mega opcja, na dodatek każda Zbita Szybka będzie wyposażona w panel dotykowy TechWish, który Wam właśnie teraz pokażę. I na tym panelu każdy będzie mógł sobie po prostu wejść do Zbitej Szybki i zakupić dany produkt. Jeżeli on będzie na stanie, to będzie on wyżej listowany i będziecie mogli sobie zobaczyć, co macie dostępne od ręki. Świetna sprawa. Ja nie mogę się doczekać, jak w końcu będę mógł zaproponować klientowi nowego iPhone'a, po czym dobrze go zabezpieczę
i wyjaśnię wszystkie to ciekawostki odnośnie danego modelu. I tutaj mamy iOS-a 18, czyli nowy system od firmy Apple na nowe iPhone'y. Tutaj, jeżeli widzieliście ostatnio premierę Samsungów z nowej serii, czyli S24, to zauważyliście, że Samsung mocno szczyci się tym, że wprowadziło AI do swoich smartfonów. Nie mówiąc już o tym, że Google dokładnie wprowadził to samo, a Samsung chce podobno wprowadzić subskrypcję, żeby korzystać z tych funkcji, co nie ma totalnie sensu, no ale jest jak jest. Następnie, wydaje mi się, i są tutaj przecieki dotyczące tego, że Apple ma wprowadzić dokładnie to samo. Czyli w iOS 18 zobaczymy bardzo dużo generatywnej AI, czyli na przykład Siri zostanie przekształcona, co może się przerodzić na to, że w naszym rodzimym języku Siri w końcu powstanie. Dodatkowo, widzieliśmy na przykład w Samsungach coś takiego jak modyfikowanie zdjęć razem z AI. Czyli na przykład, jak mamy całe zdjęcie, tutaj jest chociażby nasze dziecko na skateboardzie. Możemy zaznaczyć nasze dziecko i przenieść się troszeczkę do góry, żeby wyglądało tak, że skoczyło wyżej. Fajna opcja, natomiast to jest fajne, jeżeli chodzi o modyfikowanie, o taką zabawę. Z drugiej strony bardzo mocno uwłacza jakiejkolwiek kreatywności, jeżeli chodzi o zdjęcia. Bo tutaj zamiast tak naprawdę po prostu spróbować skoczyć wyżej, to będziemy dorabiać sobie to, że skoczyliśmy wyżej i potem udostępniać to w social mediach, żeby sobie przedłużyć wiadomo co. Więc wydaje mi się, że to jest taka bardziej zabawka, a bardziej czekam mimo wszystko na generatywną AI i na Siri w języku polskim, mam nadzieję. I następnie, nowe AirPodsy Max. Od premiery ostatnich AirPodsów Max minęło już bardzo długo, ponieważ te AirPodsy mają już, musiałem wygooglować, w grudniu 2020 roku, więc mają już prawie 3 lata. Co wiąże się z tym, że czekamy na następstwo tego modelu. I już pojawiły się chociażby przecieki, jeżeli chodzi o AirPodsy Maxy, że no wiadomo, mają mieć USB-C, bo tak Unia nakazała, więc tak będzie. Mają być bardziej wodoodporne. I to chyba wszystko, bo co tutaj innego zmieniać tak naprawdę. Ja liczę na to, że zostaną zaprezentowane i liczę też na jakieś fajniejsze nowości niż to, co nam powiedział wcześniej internet z przeciekami, bo na ten moment to tylko i wyłącznie wygląda na to, że trochę poprawią to, co jest, zamiast wprowadzić coś mimo wszystko nowego. Tutaj jeszcze ostatnim przeciekiem dotyczącym AirPodsów Max było to, że mają już korzystać z nowego modułu Bluetooth 5.3, co może wiązać się z tym, że nasza muzyka będzie mogła być w końcu streamingowana z lossless, czyli z formatu, który jest, tak jak sama nazwa wskazuje, bezstratny. Fajnie, z drugiej strony też. To są słuchawki, które bierzemy sobie do tramwaju, albo gdzie wychodzimy gdzieś, albo słuchamy sobie muzyki w domu. Jasne, można mieć audiofilskie uszy i można słyszeć różnicę pomiędzy MP3 a WAW-em. Oj, zostanę teraz zbeszczany. Natomiast każdy sobie by musiał zadać pytanie, czy ta różnica dla niego robi na tyle dużo, żeby na przykład w tym momencie, jak wyjdą nowe słuchawki, dopłacać tyle pieniędzy. Bardziej tak naprawdę od jakości audio patrzyłbym mimo wszystko na wodoodporność, a raczej wodoodporność, bo jak wiadomo, wodoodporne to nigdy nie będą, natomiast na pewno lepsza szczelność przydałaby się tym słuchawkom i żaden deszcz im nie będzie szkodził. I na sam koniec nasz kochany Mark z Mety, czyli założyciel Facebooka, powiedział trochę o Vision Pro. Jeżeli chodzi o Marka z Facebooka, to jak wiecie, Meta wcześniej pożarła Oculusa, a potem zaczęła wypuszczać swoje okulary. No i jak on mógł się wypowiedzieć na temat Vision Pro? No jest to dla niego konkurencja, więc jak najbardziej powiedział: za drogie, słabe, ciężkie i my mamy większą i lepszą bibliotekę, jeżeli chodzi o gierki, nie tylko. Ma w tym trochę racji. Natomiast jeżeli chodzi o Vision Pro, to jest trudna sprawa, bo Apple zaprezentowało troszeczkę coś innego. Jak Oculus Quest 3 jest typowo nastawiony pod gry wideo i troszeczkę właśnie jakieś takie chillerki typu YouTube czy inne takie tego typu rzeczy, ale mimo wszystko one się bardziej boostują, jeżeli chodzi o gry wideo. Natomiast Vision Pro jest bardziej przeznaczone do pracy, dlatego nie mamy Vision Pro kontrolerów, tak jak w Questie 3. Jak kontrolery są fajne i w ogóle, to
Czasem by się rzekło, że w sumie to lepiej by było bez nich. Jakbyśmy po prostu mogli sobie założyć te gogle i siedzieć sobie w nich, nie używając niczego ponadto. I tak jak Vision Pro używamy naszych oczu i gestykulacji, tak w Questie Trójce mamy dwa kontrolery, którymi po prostu sterujemy, co się dzieje tam na ekranie. Wiadomo, jest to dla niego konkurencja, więc też nie może się wypowiedzieć jakoś dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o jego wykonania odnośnie Vision Pro, to tutaj, tak jak mówiłem na początku, ma trochę racji, nie ma trochę racji. Wiadomo, cena zwala z nóg. Natomiast no, Vision Pro jest po prostu wykonany dobrze. Z dobrych materiałów, nie ma tam za dużo plastiku. W większości jest to metalowa konstrukcja i pomimo, że szkło z przodu jest słabej jakości, to dalej jest to szkło. Natomiast Quest 3 jest cała wykonana z plastiku, dlatego też jest lżejsza, bo Quest 3 waży 120 gram mniej niż Vision Pro. Więc na pewno na dłuższe sesje w Oculus Questie 3 będzie nam wygodniej niż w Vision Pro. Dobra, jeżeli chodzi o jego zarzut szerszej biblioteki i szerszej gamy produktów na Oculus Questa 3, tak średnio bym powiedział, ponieważ jak już widzieliśmy, Apple dopiero co wypuściło swoje gogle, a już ma ponad 1000 aplikacji w App Store, stworzonych tylko i wyłącznie do Vision Pro. Więc jest to naprawdę ogromna suma, a to się tylko i wyłącznie będzie powiększało. Quest 3 jest już na rynku, a jeżeli chodzi w ogóle o Questy, to one są już na rynku od dawien dawna, od paru lat na pewno. Natomiast Vision Pro dopiero co zadebiutowało i już ma 1000 aplikacji. Więc jest to trochę niewspółmierne porównywać te urządzenia na ten moment, a nie na przykład rok, dwa po premierze, bo wtedy będziemy mieć taki realny widok na sprawę, tak? Wtedy zobaczymy i porównamy jedna i druga, ile ma biblioteki, tak? Ile ma gier w bibliotece, ile ma aplikacji, użytecznych rzeczy i tak dalej. Jeżeli chodzi o masę, wiadomo, Vision Pro jest cięższe, Oculus Quest jest lżejszy. Okej, tylko jeden jest z plastiku, drugi jest z metalu, więc dla mnie ja wolę metal mimo wszystko. Jak mam wybierać, to zawsze wybiorę rzeczy wykonane z metalu, bo są po prostu solidniejsze. Jeżeli chodzi o kabel. Oculus Quest 3 nie ma kabla, on ma baterię w środku, natomiast Vision Pro, tak jak widzieliśmy, ma ten dziwny taki kabelek i powerbanka z tyłu. I to tak naprawdę wszystko. Trochę powiedziałem, dzisiaj na pewno będzie krótszy odcinek, bo wolałem to mimo wszystko troszeczkę bardziej streścić, zamiast rozwarstwiać się za bardzo na pewne tematy. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia za tydzień.